Siemanko, tu Kamilion, witam was serdecznie. Dzisiaj fajny odcinek, lecimy, zobaczcie, z moją pszczółką do Priston Palace. Także zapraszam do oglądania, my już pakujemy się do busa i lecimy w drogę. Jesteśmy już w metro i zaraz będziemy się przesiadać do pociągu. Mamy parę przesiadek, no i za około 3 godziny z Rotterdamu mamy zamiar dojechać do Almelo. To było Almelo? Panie? Station? Ja. Więc to było Almelo. Także do zobaczenia w następnej scenie. Jesteśmy już w Almelo, ostatnia przesiadka. Teraz autobusem musimy dojechać tylko pod hotel. No i już będziemy pokazywać, jak to wygląda, jak wygląda nasze zakwaterowanie, więc lecimy z tym. Jesteśmy na przystanku, mamy jeszcze 500 metrów. Tutaj widzicie walizka, moja pszczółka śmiga przede mną. Ponad 30 stopni, mamy świetną pogodę tu w Holandii, jest mega. Mamy tutaj znaki, jest Preston Palace. No to... Nie wiem, dobra, ej, słuchajcie, zaraz zobaczymy się już w Preston Palace. Jest, jesteśmy, dotarliśmy, musieliśmy 500 metrów przejść. Zobaczcie, za mną tu jest McDonald's, a za McDonald'em jest właśnie Preston Palace. Także już zaraz będziemy doświadczać tego wspaniałego miejsca w Holandii. Właśnie tam będziemy się bawić z moją pszczółką przez kolejne 3 dni. Jeszcze zanim wejdziemy się zameldować, to weszliśmy sobie tutaj do Maca, żeby coś zjeść. No bo dopiero kolacja zaczyna się o 16:45, także mamy jeszcze trochę czasu. A zgłodnieliśmy w podróży. Podróż zajęła nam około 3 godziny z Rotterdamu do Almelo. Jesteśmy już tutaj właśnie na miejscu. Widzę, przed McDonald'em jest Preston Palace. Także zaraz będziemy zwiedzać, zaraz będziemy robić check-in. No i co, wbijamy się na każdą atrakcję, wszystko co się da zrobić. I będziemy to nagrywać, będziemy to pokazywać. I mam nadzieję, że zachęcę was do właśnie takich miejsc. A teraz, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam do subskrypcji kanału. Pomoże mi to też wiele, jeżeli dacie mi lajka, ponieważ zasięgi wzrosną i więcej osób będzie mogło zobaczyć filmiki o fajnych miejscach tutaj właśnie w Holandii. Jesteśmy na recepcji, zaraz zrobimy check-in i sprawdzamy, jaki pokój nam przygotowali. I tutaj mamy hall. O, jakiś vloger z YouTube'a. O, zobaczcie, jaki klimacik. Bardzo fajnie. Muszę wam powiedzieć, że z środka wygląda dużo lepiej niż na zewnątrz. Tu jesteśmy. Mamy pokój 31, 38. No i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Wow. Alright. Co to jest? Ok, to trzeba będzie przerobić. Mamy tutaj balkon. O, fajny balkonik. Dam wam nasz szerszy obiektyw. Zobaczcie, ludzie parkowali. No z zewnątrz wygląda to jak zwykły budynek, jak jakiś zwykły hotel, nie robi takiego mega wrażenia. Ale w środku muszę powiedzieć, że jest dużo lepiej, bardzo fajnie, także mamy tutaj wszystko za darmo. Jedynie jeżeli na kermiszu będziemy chcieli sobie pograć w jakieś gry, w jakieś automaty, naturalnie tam trzeba będzie wrzucać pieniążki i na gry, które można wygrać nagrody, więc tam trzeba będzie zainwestować, żeby coś wygrać. No a reszta jest do naszego użytku, mamy saunę, mamy kręgle, mamy kino, mamy basen tropikalny, także zaraz wszystko będziemy zwiedzać, będziemy wszystko pokazywać i mam nadzieję, że będzie wam się podobać ten filmik, ponieważ dla mnie jest to mega przyjemność nagrywać to, więc tak samo mam nadzieję, że wy będziecie mieć przyjemność z oglądania. Więc tak było na balkonie, tutaj to łóżko, powiem wam, tak średnio mi odpowiada. No i tu mamy łazieneczkę, kibelek, prysznic, to jestem ja, mogę się ogolić. Nawet muszę, bo się nic nie przygotowałem przed podróżą, więc dziś wieczorem będziemy się golić. No, także tak to wygląda. Fajnie, schludnie, ładnie. To moja pszczółka. Siema pszczółka. Siema. Kocham cię. Kocham cię. No, taki mamy telewizorek, wiatraczek, a to jest szafka. Okej. Okay. Szafka. Ej, dobra, jesteśmy na stołówce. Ktoś chce zacząć od kawusi czy piczka, tutaj mamy wszystko, łącznie z barem po drugiej stronie.
słodkości. Jeszcze więcej słodkości. Jajka, boczek, parówki. Same śwista dla mnie. Ale tutaj już grzyby, widzę fasolka. Będzie dobrze. Smoothie. Owoce. Sałatki, surówki, oliwki. Zobaczcie, wszystkiego jest pod dostatkiem. Dobra, napełniliśmy brzuchy, teraz możemy śmiekać na tropikalny basen, także zapraszam do kolejnych scen, bo będzie się działo. Lecimy z tym. Jest tropikalnie. Zobaczcie. To jest zwykły basen. Tam po środku są bodajże piranie. Gdzieś tam ktoś kiedyś wyczytał właśnie ostatnio. Chyba nawet szwagierka mówiła, że to są piranie. Ja się nie znam, więc wam nie powiem. Mamy jakiś centrum bar. Są zjeżdżalnie. Mega fajnie, sztuczne palmy. Sztuczne wszystko, ale bardzo fajny, tropikalny efekt. Tu góry mamy zjeżdżalnie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Tu jest jacuzzi, które teraz nie działa, bo belek nie ma. Zobaczcie, kolejny basen. Tutaj w każdym basenie, gdzie jest niebieska lampa, jest zimna woda. A to po to, żeby się ochłodzić, jak się wyjdzie z sauny. Ja uwielbiam saunę. Jeżeli ktoś śledzi mojego Instagrama, to wiecie, że uwielbiam saunę. Ogólnie jak dla mnie to już jest mały minus, ponieważ tutaj pani przyszła do nas i powiedziała, że nie można filmować, bo ludzie, bla bla bla. Także postaram się coś jeszcze pokryjemu nagrać, żeby wam pokazać jak najwięcej. No i co, i lecimy z tym, tak? Lecimy z tym, tak. Dobra kochani, więc teraz wchodzi Mission Impossible i pokażę wam resztę tutaj tego basenu z ukrycia. Także jakość nagrywania może nie będzie najlepsza, ale postaram się pokazać. Lecimy. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy się napić kawusi, herbatki. Są jakieś soczki. Wszystko tu jest. Bierzesz coś, kochanie? Aha. Okej, okay, ja też sobie walnę kawkę. Bo zaraz będziemy pływać, także trzeba się trochę pobudzić. Jest. Wow. Ta baba jest naprawdę upierdliwa, każdego się czepia. Mamy solarium. Zobaczcie, jedno, drugie, trzecie, czwarte. Wszędzie są solaria, także można się opalić. Ja od ostatnich wakacji zbladłem trochę. O, zobaczcie, kolejny basen z niebieską wodą. Kolejny. Tu jest ciepła. Zobaczcie, tutaj mamy kolejną saunę. Można zobaczyć, zobaczcie w środku. Są mega fajne, trzypiętrowe, bardzo mi się podobają. Tutaj stolik, żeby sobie dychnąć. Zimna woda oczywiście, jak wyjdziemy z sauny, albo ze steam bada. Zobaczcie, tutaj nic nie widać. Jest mega zajebiście. Pić można w jednym miejscu, nie wolno filmować. A i tak dobrze, bo nie zauważyła, że w ogóle filmuje. Także czego się nie robi dla widzów. Mega fajnie, dzieci sobie pływają. Są takie ala prądy wodne. Są stoliki. Są leżaczki. Jest ich wyspa. O, zaraz wam pokażę te rybki. I teraz fajnie, jak któryś z widzów powiedział mi, czy to rzeczywiście są piranie, czy ktoś tylko pierdzielił. Bo ktoś mi to mówił, chyba ktoś z Instagrama. Zobaczcie, czy ktoś się zna, czy to są piranie? Ciekawy jestem. Okej, okay, więc tak to wygląda, zobaczcie, mega tropikalnie. Mega fajnie, cieplutka woda, cieplejsza niż w normalnym basenie. Są leżaczki, są stoliki. Zobaczcie, jakie mega jacuzzi. Mega. Okej, okay. Ja. Ich bin auch klar mit filmy, eigenlijk. Także zobaczcie, tam mamy jakieś totemy. Mam nadzieję, że moje skillsy dały radę i jakoś to będzie wyglądało po montażu.
Ja idę odłożyć telefon, no i dalej idziemy się cieszyć naszym tropikalnym basenem. Au! Au! Ujedliśmy, popiliśmy, popływaliśmy. Co tu tak właściwie można jeszcze zrobić? No to co, nic nie zostaje nam, jak pójść i zobaczyć wszystkie atrakcje, jakie nam oferuje Twiston Palace. Możemy sobie zagrać w bilarda. Mamy salon z maszynami, z grami. Do tego jest tutaj parę stylizowanych miejscówek. Coś ala restauracje, gdzie można sobie zjeść w fajnym klimacie. Kręgle! Jeżeli ktoś lubi w to grać, albo jeszcze nigdy nie grał, to warto tu przyjechać i zagrać sobie w kręgle. Kolejna z restauracji. Owoce i inne pyszności. Prawie z każdej restauracji można wyjść sobie do takiego ogródka, pochillować się na świeżym powietrzu. W środku cała ta stylizacja, obrazy i wszystko, co tu się znajduje, jest mega. Zobaczcie na to. Kolejna przestrzeń, gdzie są restauracje. One są otwarte po południu do pierwszej w nocy. Tam wczoraj wydawali żeberka, krokiety, frytki i inne pyszności. Oczywiście nie dla wegan, bo ja nie mogłem się tym cieszyć. Tutaj mamy miejsce dla dzieci, zobaczmy. Jeżeli wasze pociechy to naprawdę maluchy, tutaj też mają swój zakątek. A teraz coś, co przyniosło nam dużo frajdy wczoraj. Mamy mini golfa. Mamy 15 challenge'y, w których możemy wziąć udział. 15 boisk. Zobaczcie, mega. Dorośli, dzieci. Wszyscy mają tutaj zabawę. Tutaj kolejny ogródek. W zupełnie innym stylu. W ogóle tu przejdzie się tutaj kawałek parę metrów, to jest inna stylizacja. Tutaj zobaczcie, jakieś rzuty na ścianie. Fajny klimacik. Przechodzimy tutaj. Bum! Jakieś średniowiecze. Tutaj, zobaczcie sobie. Kolejny z barów. Wczoraj wieczorem tutaj działo się mega, było karaoke. Śpiewali, powtarzali te piosenki cały czas. Było mega śmiesznie, klimat holenderski. Zobaczcie, teraz tu wam pokażę ulicę pubów, ulicę barów. Jest też fajny klimat, w każdym barze leją piwo, alkohol, możecie dostać kolę, też napoje bezalkoholowe. No i w każdym barze jest troszkę inny klimat, troszkę inna muzyka. Naprawdę czujesz się, jakbyś był na jakiejś dzielnicy barów. No już zresztą, co tu dużo gadać, zobaczcie teraz. A więc wchodzimy. Te bary są stylizowane na jakieś, zobaczcie, angielskie bary, angielski pub. Tutaj jeszcze coś innego. Tam jest jeszcze coś innego. Zobaczcie, tu jest bar. Siedzą ludzie. Tu masz Brown Cafe. Zobaczcie, tutaj kolejny. Możemy wejść, jest pusto. Wieczorem tutaj siedzą ludzie, jest muzyczka. W większości leje się piwko, no i jest klimacik. Zobaczmy tutaj przez okno, co się dzieje. Kolejny klimat, kolejny bar. Tutaj mamy dwa sklepy, gdzie możemy sobie kupić jakieś upominki. No i podstawowe jakieś tam rzeczy, chemia typu szampon czy pasta z zębów. Jestem blisko, więc wam teraz od razu też pokażę. Jest tutaj kino. Widziałem ostatnio seans, wszedłem na 2 minuty, zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie. Czekajcie, obrócę kamerę. Teraz jest ciemno. Nie wiem, coś będziecie widzieć, ale tu jest bar. Można wziąć sobie piwko, jakiś napój. Są miejsca siedzące. Sala kinowa, bardzo fajna. Zobaczcie, nie wiem, czy zauważycie, ale przy każdym miejscu siedzącym, jak tu mamy fotele, jest od razu stolik, gdzie możemy sobie postawić jakieś snaki czy jakieś piwka.
Także naprawdę przyjeżdżając tutaj, ja to najchętniej w ogóle bym nie spał, tylko cały czas coś chodził, coś robił. Na basenie jest mega, jest tropikalnie, jest bardzo fajnie. Teraz tutaj jest spokój. Zaraz przeszliśmy, widzieliśmy w parę restauracji, widzieliśmy ulicę pubów. Muszę was zabrać jeszcze na kermis, czyli takie holenderskie wesele miasteczko, które jest tutaj cały czas. Także co, lecimy z tym. Krążę i nie mogę znaleźć tego wesołego miasteczka holenderskiego. Ten Preston Palace naprawdę jest duży, no i trochę się pogubiłem. A teraz jest dusno. Jestem na tropikalnym tarasie. Zresztą zobaczcie sami. Są i palmy. Jest naprawdę duszno. Tu jest mega klimatyczny tarasik. Jak ktoś lubi duchotę i upał, można sobie tutaj jeść, bo to jest zaraz obok restauracji. Kolejny tarasik na świeżym powietrzu. Zobaczcie na stylizację tego tarasu. Co tu się w ogóle dzieje? Przepięknie. Tam stoi chyba replika jakiegoś starego pociągu. Jest! Znalazłem drogę na kermis, czyli wesołe miasteczko. Zobaczcie, wbijamy się. Chyba znowu muszę trochę z ukrycia nagrywać. Jest! Tu mamy automaty do wypłacania, do rozmieniania. I zobaczmy, co się dzieje. Jak na wesołym miasteczku. Mamy też miejscóweczki, żeby sobie przysiąść. Gry. Mnóstwo ludzi. Zobaczcie, co się dzieje. Yeah. Na to chcę iść, na bank. Wow, mega. Ale miałem jeszcze więcej atrakcji. Zobaczcie symulatory. Tutaj mamy inne huśtawki. A tutaj samochody. Będziemy, co, wbijamy się. Halo, Marty? Dobra. Ej, no naprawdę jest mega, polecam to miejsce. Czy jesteście tutaj całą rodziną, możecie przyjechać, czy parą, czy nawet ze znajomymi, czy nawet samemu, dla każdego tutaj się znajdzie coś do robienia. Naprawdę jest mnóstwo mega atrakcji. Kermisz tutaj, jak widzicie, jest mega wypasiony. Mamy parę atrakcji takich poważniejszych, parę takich symulatorów gier i tak dalej. No zresztą wszystko widzieliście, no typowy kermisz, tylko że pod dachem wszystko jest, dzieje się tutaj w środku w Preston Palace. My właśnie z żonką jesteśmy w Morho. Jesteśmy po śniadaniu. Ostatnie śniadanko. Kamusia. No i zaraz się będziemy pakować, zaraz się będziemy zbierać. Czekaj, się otworzę pokój. Właśnie nasz pokój. Totalny burdel w środku. Sami zobaczcie. Wszystko porozpierdzielane. Teraz czas, żeby się pakować. Taka szybka recenzja. Łóżka. Mega niewygodne. Łóżka. Pan ain't to ten? To ten? Full bed? Okej, okay, czwórka dostały łóżka. Kamer. Okej, okay, ósemkę dajemy pokojowi. Balkon jest nice. Balkon dostaje dychę, jest fajny. 7,5, 8 dajemy tutaj właśnie dla całego tego Preston Palace. Podoba nam się, jest fajnie,
ale nie za długo. Na pewno osoby, które piją alkohol, mają tutaj więcej atrakcji. Ta cała ulica z tymi mini pubami i imprezy wieczorne są tutaj mega. Także jeżeli czegoś wam nie pokazałem, to mam nadzieję, że was zachęciłem do tego, żeby tutaj przyjechać i samemu to zobaczyć. Wpadajcie tu z rodzinami, wpadajcie tu z partnerami, partnerkami. Jest mega fajnie, jest mega family friendly content w ogóle tutaj w tym Priston Palace, także jest mega fajnie. Ja dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Jeszcze tutaj chciałem pozdrowić Maję i Grzesia, także pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Elo!